Dopiero co uczestniczyliśmy w podobnym ślubowaniu w szkole w Lidzbarku, a już kolejna klasa oddziału przygotowania wojskowego złożyła swoje ślubowanie, tym razem w Iłowie. Po raz pierwszy w tym roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych oddziału przygotowania wojskowego. Tak naprawdę sam pomysł oddziału przygotowania wojskowego powstał z bardzo prostego powodu. Spełniamy warunki i mamy możliwość szkolenia młodych uczniów, młodych ludzi. Mamy już klasę mundurową, bo mamy technikum leśne i mamy klasę dzisiaj już, jest to oddział przygotowania wojskowego w technikum. Oni też mają możliwość korzystania z naszej strzelnicy wirtualnej, z której na co dzień, może nie, ale co jakiś czas w ramach zajęć mogą wykorzystać nasz potencjał. Oprócz tego uważamy, a mamy tradycję już z oddziałami mundurowymi, chcieliśmy wprowadzić coś innego. Jest to innowacyjne troszeczkę innowacyjna rzecz, bo oddział przygotowania wojskowego sam w sobie to nie jest tylko wojsko. My mamy oddział przygotowania wojskowego wśród naszych uczniów technikum. W dwóch kierunkach, bo to jest i leśnik, i mechanik. Oni stworzyli oddział przygotowania wojskowego i oprócz swoich zajęć, które mają na zajęciach lekcyjnych, mogą też ćwiczyć, mogą udoskonalać wiadomości z zakresu patriotyzmu, ochrony, obrony, wojska. Będą mieli możliwość w przyszłości korzystania z dobrodziejstw jednostek wojskowych i tak dalej. Dla nas jest to nowość, ale nowość, która myślę, że w naszej szkole zda egzamin. Z tego powodu, że, jak już powtarzam któryś raz, tradycja i nowoczesność, którą my mieszamy w tej szkole, to jest to, co przynosi do dnia dzisiejszego efekty i będzie przynosiło na przyszłość. Jesteśmy w tej chwili na zaprzysiężeniu pierwszej klasy w Zespole Szkół w Iłowie-Osadzie, ale jest to druga klasa, która złożyła ślubowanie w powiecie działdowskim, bo również w Zespole Szkół w Lidzbarku mieliśmy pierwszą. Jeszcze jedna będzie do przygotowania, bo to w Szkole Branżowej w Zespole Szkół na ulicy Pocztowej. Cieszymy się bardzo, że jest zainteresowanie młodych osób klasami mundurowymi, bo jest to troszeczkę inny sposób kształcenia, ale również i przygotowania do życia, przygotowania do innego funkcjonowania. Więc myślę, że to da troszeczkę inne przygotowanie, inne możliwości naszym młodym osobom. A myślę, że część z nich również zachęci do tego, żeby dalsze życie swoje związać ze służbami mundurowymi, czy to z wojskiem, czy też z innymi formacjami. Dlatego też cieszymy się bardzo, że mogliśmy tą klasę uruchomić. Do tego jeszcze w Iłowie-Osadzie już rozpoczęto przygotowania do kolejnych działań, ale też mamy już w tej chwili przygotowaną strzelnicę wirtualną, a Iłowo jest też znane z tego, że jest klasa leśna, czyli kolejna formacja mundurowa. Więc tradycje klas mundurowych w Iłowie już są, myślę, że będą się rozwijały, a tym samym również i szkoła będzie coraz lepiej funkcjonowała, będzie mogła się rozwijać. Przygotowujemy się do remontu, termomodernizacji tego obiektu i również adaptacji poddasza z przygotowaniem internatu, kolejnych sal internatowych właśnie pod potrzeby uczniów z zewnątrz, którzy chcieliby skorzystać z edukacji właśnie w tej placówce, dzięki właśnie klasie tutaj przygotowania wojskowego, jak i również klasy leśnej, jak też i innych kierunków, jakie są w tej szkole właśnie oferowane. Gratulujemy uczniom oddziału przygotowania wojskowego i oczywiście ich wzruszonym rodzicom.